Cześć moi drodzy, witam was serdecznie, ja jestem Kat i dzisiaj zapraszam was na vloga. Reading vlogów już jakiś czas nie było, natomiast mam tutaj premierę, na którą bardzo czekałam, czyli Bliznę Juana Gomeza Jurado, więc to jest myślę dobry pretekst, żeby do tych vlogów wrócić. Zwłaszcza, że poprzednie książki autora, czyli trylogia Reina Rocha, czyli Reina Rocha, Loba Negra i Rey Blanco, też czytałam razem z wami, też recenzowałam wam na bieżąco, więc dobre tradycje warto jest podtrzymywać. Blizna jest historią połówkową, to jest prequel do trylogii Reina Rocha, natomiast nie trzeba znać ani prequelu przed lekturą trylogii, ani trylogii przed lekturą prequelu. Można czytać niezależnie od siebie. Oczywiście jakieś nawiązania są. Tutaj pojawia się postać Iriny, która występuje w drugiej części trylogii, natomiast to jest tło bohaterów. To jest to, co działo się wcześniej. Głównym bohaterem jest Simon, utalentowany programista, który stworzył coś w rodzaju nowego algorytmu, nowej sztucznej inteligencji, która sama się uczy na podstawie zdjęć i na podstawie danych, które się jej dostarcza właśnie do jej takiej dużej bazy danych. Ja się na technologiach nie znam, więc tak próbuję wam maksymalnie łopatologicznie to wytłumaczyć. Generalnie celem tego oprogramowania jest na przykład to, że widzicie kogoś, nie wiem, w tramwaju, w pociągu, kto ma, powiedzmy, fajne buty. Robicie zdjęcie tych butów, wrzucacie je właśnie do tej aplikacji i ona wam wyświetla od razu, gdzie możecie te buty kupić. Co to jest, gdzie to kupić, jak to znaleźć i tak dalej. No i generalnie Simon razem ze swoim przyjacielem, wspólnikiem, który jest jednocześnie jego prawnikiem, bardzo się angażują w powstanie tej aplikacji, natomiast mają problemy finansowe. Nie stać ich na zatrudnienie kolejnych osób, na wypłaty dla obecnych pracowników, na rozwój w ogóle tej technologii. No i szukają sponsora, szukają firmy, która zainwestuje właśnie w rozwój tej aplikacji. No i w ten właśnie sposób trafiają do takiej bardzo dużej firmy, która jest konkurentem Amazona na rynku i przedstawiają tą swoją propozycję. Firma, owszem, decyduje się, że może zasponsorować rozwój tej technologii, ale na określonych warunkach. Początkowo te warunki Simonowi nie do końca odpowiadają, natomiast jak widzi stawkę i to, że właściwie te rzeczy są wykonalne, których ta firma oczekuje, no to podejmuje to wyzwanie. I na tym etapie fabularnie jestem, ponieważ przeczytałam raptem 100, no nawet nie 100 stron, 87. Więc więcej o fabule tak naprawdę jeszcze wam nie mogę opowiedzieć, będę opowiadać w trakcie czytania. To, co jeszcze się tutaj pojawiło, to fakt, że Simon jest bardzo samotny i wykorzystuje taką gałąź jakby tej technologii, którą sobie stworzył, tego algorytmu oprogramowania, żeby stworzyć oprogramowanie bliźniacze, służące wyszukiwaniu osób podobnych do wskazanych osób. On w ten sposób sobie chce znaleźć życiową partnerkę, no i w ten sposób właśnie natrafia na Irinę. On ją w ogóle znajduje na jakimś takim forum dla chyba Rosjanek szukających bogatych mężów w innych krajach, coś takiego. Generalnie jest to dziwne, ale tutaj dopiero w ten wątek fabularny wchodzę, jeszcze zbyt wiele o nim nie wiem. Także będę dzisiaj czytać, będę się przekonywać i opowiadać wam na bieżąco, jak ta historia wygląda, no i jak ma się do wcześniejszej twórczości autora, czy też właściwie tej, którą ja poznałam wcześniej, czyli właśnie do trylogii Reina Rocha.
Zrobiło się popołudnie, wróciłam, więc czas na haul z siaty i czas na update czytelniczy. Książki jeszcze nie skończyłam, ale już dość daleko zabrnęłam. Kawa mi zdążyła w kawiarni wystygnąć, więc faktycznie byłam w lekturę zaangażowana, ale za chwilę o książce. Haul z siaty. Byłam w Rossmanie, ponieważ ostatnio odwiedziłam fryzjerkę, której wizja nie do końca była zbieżna z moją wizją, więc mam teraz taką niesforną bardzo grzywkę, którą będę musiała okiełznać i która nie współpracuje z wilgocią za oknem. No i oprócz tej grzywki wyszłam też z informacją, że mam strasznie suche włosy, więc kupiłam nawilżający bez, nawilżającą odżywkę do włosów różnej porowatości od Anwen, co mnie przekonało wyłącznie to, że ma zapach bzu. Jakby ja nie jestem włosomaniaczką totalnie, nie mam o włosach pojęcia, więc jeżeli możecie podpowiedzieć jakieś takie produkty dla bardzo suchych, zniszczonych, farbowanych włosów, to poproszę. W każdym razie wzięłam odżywkę, wzięłam też lakier, który już zaniosłam, bo generalnie zawsze na wyjazdy kupuję te takie małe lakiery z Isany, a szykuje mi się wyjazd w przyszłym tygodniu, więc będzie jak znalazł. No i nowa gąbeczka do makijażu, bo ileż można prać jedną i tą samą, więc to jest to. Haul biblioteczny, słuchajcie, biblioteki też zasługują na haule. Mam tu też jedną paczkę z nową książką, ale biblioteki też zasługują na haule. Oddałam dwie, wypożyczyłam dwie, żeby bilans był równy. Pierwsza z nich to jest Monday nie przyjdzie. Tiffany D. Jackson. Nie czytałam chyba żadnej książki tej autorki, albo może jakąś jedną kiedyś. No i generalnie nie za bardzo cokolwiek mogę Wam na temat tej książki powiedzieć, więc zaglądamy razem do opisu. Monday nie pojawia się w pierwszych dniach szkoły i zdaje się, że zauważa tylko Claudia, jej najlepsza przyjaciółka. Kiedy w kolejnych tygodniach Monday nadal nie daje znaku życia, Claudia wie, że coś jest z nią nie tak. Przyjaciółka nie zniknęłaby bez słowa, nie zostawiłaby jej na pastwę szkolnych testów oraz prześladowców. Nie po tym, co wydarzyło się poprzedniego roku, nie z jej kiepskimi ocenami. To właśnie teraz Claudia potrzebuje wsparcia Monday bardziej niż kiedykolwiek. Dziewczyna zaczyna badać zniknięcie swojej przyjaciółki, czego nie ułatwia rodzina zaginionej. Co więcej, nikt z otoczenia Claudii nie pamięta, kiedy ostatni raz widzieli Monday. Jak to możliwe? Że nastolatka może tak po prostu zniknąć i nikt nie zauważa jej braku. Książka stawia takie pytanie. No ja mam pewne przypuszczenia i wydaje mi się, że ja tą książkę Wam kiedyś zapowiadałam, bo te przypuszczenia w mojej głowie nie są nowe, więc albo że o tej książce słyszałam, w co wątpię, w sensie, żeby mi ktoś zaspoilerował jej fabułę, no albo po prostu mam skojarzenia z tym, że kiedyś Wam ją zapowiadałam. W każdym razie mam jakąś wizję na to, dlaczego tej Monday nikomu nie brakuje, tak jakby, dlaczego to zaginięcie zauważa tylko jej przyjaciółka. Więc to jest książka numer jeden, a książką numer dwa, którą przyniosłam, jest właściwie powieść graficzna, Na południe od Alamedy. Historia pewnej rewolucji, wydawnictwo Młody Bóg. I słuchajcie, nie mam zielonego... A to nawet nie jest powieść graficzna, to jest normalna. O, widzicie, jest powieść normalna, tylko że jest dość bogato ilustrowana. Nie wiem, ja nawet, słuchajcie, w bibliotece do niej nie zajrzałam. Widzę, że takie fragmenty są też komiksowe i fragmenty normalnej prozy. Nie zajrzałam do niej nawet w bibliotece. Jakby bazowałam wyłącznie na tym, że widziałam ją w social mediach, widziałam ją na stronach wydawnictwa i nawet w sumie nie wiem, co się o niej mówiło, nie wiem, o czym to jest, ale uznałam, że przeczytam. Jakby biblioteka ma na mnie taki wpływ, że nie umiem wyjść z pustymi rękami, nie umiem po prostu nie wziąć żadnej książki, która stoi na półce, więc będę się przekonywać. Tu już może sobie tego opisu odpuścimy, bo tutaj jest sporo tekstu z tyłu. Będę czytać, to Wam opowiem. No i teraz jeszcze to, co przyszło jako nowe. Będę się śmiała, bo to jest przesyłka od wydawnictwa Albatros i będę się śmiała, jeżeli to są znowu zapomniane, zaginione niedziele. Zapomniane niedziele. Śmiałabym się dlatego, że dostałam od nich ostatnio dwie przesyłki, dzień w dzień tak jakby, i w obu była dokładnie ta sama książka, chociaż umawiałam się z nimi tylko na jedną recenzję tej książki, więc oczywiście będę ją czytać i Wam o niej opowiem. A zobaczymy, co jest tutaj. O, tym razem dla odmiany coś innego. Będzie dodatek do mojej kolekcji serii butikowej, ponieważ przybył generał i panna, czy przybyli właściwie generał i panna, Daphne du Maurier. Jeden z najpiękniejszych romansów w historii literatury. To jest dodatek do serii butikowej Albatrosa. No zresztą nie dziwota, piękne to jest. Zajrzę sobie jeszcze tutaj. Tutaj też jest wszystko piękne. Jakby to... O. Tu jest też wszystko piękne i bardzo ładna wyklejka. No i super, więc to też w najbliższym czasie pewnie będę czytać. To jest plan generalnie na marzec, żeby o tych książkach, żeby te książki przeczytać i Wam o nich opowiedzieć. A teraz do tego, o czym dzisiaj miało być, czyli do blizny. Bo słuchajcie, przerwałam czytanie w bardzo dobrym momencie, z tego co rozmawiałam już z Wami na Instagramie, ponieważ zacznie się za chwilę coś wyjaśniać. Dotarłam do strony 336, no i okazało się, że to, na czym poprzestałam w opowiadaniu Wam przy poprzednim update'cie,
po tych niespełna 100 stronach, to było to, co było w tej historii najnormalniejsze. Bo zaraz po tym zaczynają się piętrzyć różne wątki i różne warstwy tej historii. Mamy warstwę tego Simona, który pracuje nad tą aplikacją, ale aplikacja wcale nie jest na pierwszym planie, ponieważ na pierwszy plan wychodzi morderstwo. Okazuje się, że został zamordowany ten prawnik, przyjaciel głównego bohatera, Tom, no i Simon jest jakby o to podejrzewany, ale okazuje się, że jednak nie bezpośrednio on, tylko jego dziewczyna narzeczona Irina, czyli właśnie ta kobieta, która jest na okładce. I to był taki duży przeskok, bo w początkach książki oni dopiero się poznali, a tu już wiemy o tym, że są narzeczeństwem, że już ona mieszka z nim w Stanach i tak dalej, no i właśnie jest podejrzewana o to morderstwo. On sam wątpi, no ale z drugiej strony prosiła go, w sensie Irina prosiła Simona, żeby okłamał policję. No więc dlaczego? I wtedy z tego momentu w akcji przeskakujemy gdzieś w przeszłość, bodajże do Rosji, i poznajemy historię jakichś dziewczynek, których rodzice zostali zamordowani, jedna z nich została porwana, druga uciekła. Potem jedna z tych dziewczynek, no trudno powiedzieć, że przechodzi szkolenie, ale tak roboczo możemy to tak ująć, że przechodzi szkolenie, uczy się walczyć, ale uczy się też przy okazji takich normalnych rzeczy, bo jest dzieckiem raptem, no, ma, nie wiem, 5-7 lat. Wydaje mi się, że to nie było jakoś dokładnie określone, ale to nie ma aż takiego dużego znaczenia. W każdym razie przechodzi takie szkolenie, nazwijmy to, pod okiem byłego żołnierza, który na wojnie przeszedł różne traumatyczne zupełnie rzeczy. Jest obecnie narkomanem, ona mu pomaga wyjść, znaczy pomaga, zmusza go niejako do wyjścia z tego nałogu i do tego, żeby jej pomógł. Potem przeskakujemy z powrotem do Stanów, do historii jakiegoś mafioza, który też wywodzi się z Rosji i pojawia się w tej linii czasu jakby teraźniejszej. Tu równolegle Simon dalej pracuje nad tą aplikacją, nad tym programem i wiadomo, że za chwilę będzie musiał ten program oddać, a on jeszcze nie działa tak, jak powinien zadziałać, więc te kolejne prawie 300 stron, które przeczytałam, to jest takie układanie puzli. Jak macie wrażenie, że coś już się ułożyło i coś już wiecie i przypuszczacie, w którą stronę może pójść akcja, przeskakujemy gdzie indziej, do innego miejsca, do innego czasu, znowu trzeba to wszystko układać. W związku z tym ja, mimo tego, że byłam bardzo wciągnięta i tak jak mówię, no kawę piłam zimną, więc w sumie nie wiem, za co ja zapłaciłam, ale kawę piłam zimną, bo tak się zaangażowałam w historię i faktycznie chciałam ją czytać, a nawet gdzieś tam to brzęczenie ludzi w tle, muzyka i tak dalej mi nie przeszkadzało zupełnie, ale równocześnie przez to, że przeskakujemy tak bardzo między wątkami, między bohaterami, między liniami czasu, to nie mogłam długo i chyba do teraz nie mam poukładanego w głowie, co się tutaj chronologicznie działo, w jaki sposób, kto jest kim i kto jest dobry, a kto jest zły. Bo przez to, że poznajemy tło różnych bohaterów, to ciężko mi było ich tak zakwalifikować jednoznacznie. Czy są dobrzy, czy są źli, czy możemy im ufać jako narratorom pewnych fragmentów, czy niekoniecznie. Na przykład w tym momencie jesteśmy w takim fragmencie fabuły, gdzie ja mam bardzo dużo wątpliwości co do prawdomówności Iriny. Bardzo wątpię w ogóle w jej wiarygodność, ale jestem przekonana, że tutaj coś się jeszcze zadzieje, bo to by było zbyt oczywiste, gdyby od początku taki trop wiodący się potwierdził. Coś tutaj musi być jeszcze zakombinowane i gdzieś jest jeszcze jakaś tajemnica, która na tych ostatnich 100 stronach z hakiem musi się jeszcze ujawnić. Na razie czyta się bardzo dobrze. Nie ma to może aż takiego przygodowo-sensacyjno-thrillerowego wymiaru, jak miała Reina Rocha. Tam jednak bardziej ten wątek śledczy był istotny. Tutaj ten wątek śledczy jest raczej częścią warstwy obyczajowej i bardziej tutaj relacje między ludźmi i wiecie, i taka warstwa nie policyjna bardzo, tylko tajemnic, ale obyczajowych się tutaj wyróżnia, ale czyta się to bardzo dobrze. Jest ten charakterystyczny styl autora, sznyt, lekkie mrugnięcie do czytelnika. Ten jego styl jest bardzo charakterystyczny, bo on nie jest taki twardy i surowy, jak nieraz właśnie są powieści thrillerowe czy sensacyjne, tylko powiedziałabym, że jest taki bardziej płynący, bardziej taki lejący się, wiem, że to nie jest precyzyjne określenie stylu, ale to ma coś w sobie po prostu, że jest takie unikatowe i bardzo charakterystyczne właśnie dla autora. Także jakby widać tą spójność sposobu pisania między Blizną, a między Reina Rocha, no a zobaczymy w finalnej ocenie, czy dorówna ta Blizna, bo na razie nie jestem aż tak bardzo wciągnięta, jak byłam w Reina Rocha. Tam satysfakcję ogromną dawało mi odkrywanie kolejnych elementów, łączenie ich ze sobą i te kolejne zaskoczenia z każdą kolejną stroną. Tutaj
mam wrażenie, że zbliżamy się do tego momentu wielkiego zaskoczenia. Na niego czekam, bo jak go nie będzie, no to blizna może do Reinerocha nie doskoczyć po prostu. Ale generalnie bardzo solidna książka, angażująca. Jestem po prostu ciekawa, co będzie dalej. A jak macie jakieś patenty na bardzo oporne grzywki, to poproszę, bo wróciłam z dworu, wiecie, w wilgoć i tak dalej i wszystko mi tutaj odstaje i czuję się, jakbym miała na głowie kapelusz włóczy kija. A to nie jest ten look, który pokazywałam fryzjerce, że to jest moje inspo i tak proszę mi zrobić. Zwyczajowo następują jakieś refleksje, jakieś wnioski, słowa podsumowania, ale ja tym razem przeczytałam i nie wiem. Faktycznie po tej 330 i 340 stronie, gdzie skończyłam ostatnio, faktycznie nastąpiły jakieś wyjaśnienia. Faktycznie te wątki zaczęły się wiązać, kwestia przeszłości bohaterki, teraźniejszości, wyjaśnienia tej sprawy zabójstwa, udziału tej aplikacji itd. Jakby wszystko zaczęło mieć jakiś tam spójny obraz, faktycznie wyszły te powiązania na jaw. Mieliśmy też ten big reveal, ale dla mnie ten big reveal, czyli całe to wyjaśnienie sprawy, było jednocześnie za duże i za małe. Miałam wrażenie, że po prostu to się dzieje. Ja przyjmuję do wiadomości, że autor tak to przedstawia. Natomiast czy ja jestem to w stanie jakkolwiek zweryfikować w fabule? Nie do końca. Czy byłabym się w stanie tego wszystkiego domyślić? Prawdopodobnie tak. Ale czy próbowałam zrobić to w czasie lektury? No właśnie nie. Dlatego mam trochę mieszane uczucia i trochę nie wiem, co wam mam powiedzieć po lekturze. Dlatego, że czy to było ok, czy to było przyzwoite, dało się czytać, było wciągające? Jak najbardziej tak. Tutaj dużą robotę robi styl autora, płynność, łatwość konstruowania tej fabuły, właśnie to, że przeskakujemy pomiędzy różnymi miejscami, czasami, różnymi bohaterami, w związku z czym jedna warstwa, jeden obszar nam się nie nudzi, bo skaczemy pomiędzy tymi narratorami, pomiędzy historiami, możemy to sobie składać w trakcie. Więc tak z czysto technicznej strony to jest ok, to jest przyzwoite, ale mam wrażenie, że ta książka traci w porównaniu z trylogią Reinerocha. To znaczy, jako pojedyncza powieść sensacyjna, Blizna sprawdza się dobrze. To da się czytać, jest płynne, jest wciągające, jest angażujące, pozostawia jakieś tam niedopowiedzenia, jest kilka takich aspektów, których może życzyłabym sobie czegoś więcej, jak na przykład kwestia tej aplikacji, życzyłabym sobie, żeby to może było bardziej nakreślone, no ale generalnie konstrukcyjnie to jest poprawne. Przechodzimy od punktu A przez punkty B do C, do Z i tak dalej, jest ciąg przyczynowo-skutkowy, tło pewnych bohaterów i tak dalej. Więc konstrukcyjnie, jako pojedyncza książka, jak najbardziej to gra. Ale gdzie jest w tym wszystkim trylogia Reinerocha? Bo oprócz tego, że Irina jest postacią, która pojawia się potem w tej trylogii w drugim tomie, co zresztą ładnie tutaj obrazuje ściągawka od wydawnictwa, to tak naprawdę ja tego związku z trylogią nie widzę. Jasne, spójny styl, jasne, spójny sposób opowiadania historii, ale nie ma tutaj chyba żadnego takiego elementu, za którego ja fabularnie pokochałam Reinerocha. Czyli charakterystyczny główny bohater, ciekawy sidekick, tak jak był Gutierrez w Reinerocha, taki, wiecie, bohater poboczny, drugoplanowy trochę, taki kompan głównej postaci, który gdzieś tam tą akcją, trochę też akcję popycha do przodu. Nie mamy takiego charakterystycznego czegoś, wokół czego ta fabuła się kręci. Tak jak w Reinerocha była to ponadprzeciętna inteligencja głównej bohaterki, no Simon, mimo tego, że jest główną postacią, to on nie jest tak ciekawą i charakterystyczną jednostką, żebym chciała całej trylogii na przykład na jego temat. Tak jak w przypadku Reinerocha było mi mało Anthony Scott, tak w przypadku Blizny, no przeczytałam i jakby okej, okay, satysfakcjonuje mnie to, nie czuję potrzeby, żeby na przykład autor miał to rozciągać na kolejnych kilka tomów, robić z tego również trylogię. Wydaje mi się, że Simon nie ma aż tak dużego potencjału jako bohater, jako ta pierwszoplanowa postać, albo ten potencjał nie został wykorzystany, bo być może dałoby się tutaj coś ciekawego zrobić wokół tych jego umiejętności programowania, tworzenia aplikacji i tak dalej, a wydaje mi się, że tego trochę zabrakło. On był taki bardziej obyczajowy, taki zwyczajny, no i okej, zwyczajni bohaterowie nie są źli, tylko jak autor nas przyzwyczaił i pokazał nam Anthony Scott jako tą postać ponadprzeciętną i wybitną, no to Simon wypada w zestawieniu
porównaniu z nią po prostu blado. Ale z drugiej też strony, czy druga postać skonstruowana tak jak Antonia Scott, właśnie wybitnie inteligentna, bystra i tak dalej, czy to by się sprawdziło po raz drugi? Też nie, bo mielibyśmy odgrzewany kotlet i mielibyśmy coś, co już po prostu było. Więc mam wrażenie, że właśnie Bliznę można przeczytać niezależnie od Rainy Rochy. Tamtą trylogię potraktować jako coś zamkniętego, to potraktować jako odrębny byt, bo w takim układzie da się to czytać. To jest fajne, to jest przyjemne, to jest angażujące, czyli daje przede wszystkim to, co jest najważniejsze dla mnie w powieściach sensacyjnych, w thrillerach, w kryminałach, czyli zaangażowanie, to, że ja faktycznie chcę czytać tę książkę dalej, ale jeżeli traktować to jako prequel, jeżeli traktować to jako integralną część tamtej serii, de facto nie jest to integralna część tamtej serii, bo nie trzeba tego czytać łącznie, nie trzeba tego czytać w określonej kolejności, ale jeżeli traktować to w jakimś tam związku z Raina Rocha, no to Simon po prostu wypada blado. No i dlatego mam taki problem z zero-jedynkową oceną tego tekstu. Bo jeżeli patrzeć na niego wyłącznie jako na odrębny byt, bliznę, osobną historię, to jest to dobre. Jest to przyzwoite, jest to solidne. Niewybitne, ale takie na 3,5 gwiazdki, na 4 gwiazdki, bez zachwytu. No ale jeżeli myślę o kontekście, myślę o tym, że to jest prequel do trylogii, to ta trylogia jest o niebo lepsza. Czytałam po prostu lepsze rzeczy autora, więc trudno mi się zachwycać blizną. Ale myślę, że jeżeli nie czytaliście trylogii i od tego chcielibyście zacząć, to śmiało możecie, bo będzie tylko lepiej. Bo czytanie blizny, czyli prequela po trylogii, jest trochę takie jak gorzki deser po bardzo dobrym posiłku, takim wielodaniowym. Wiecie, super wypasiona restauracja, świetne, fantastyczne dania, rewelacyjne menu, degustacyjne. Zamawiacie szarlotkę na deser, licząc, że to po prostu będzie to, ta kropeczka nad i, no i ta szarlotka jest trochę przyjarana. Da się to zjeść, ale jedliście lepsze rzeczy. Także takie mniej więcej mam refleksje odnośnie blizny. Oczywiście nie mówię, że to jest zła książka. Ma swoje plusy, ma swoje mocne strony, tak jak powiedziałam, można czytać niezależnie od całej trylogii, warto poznać twórczość autora, natomiast ja jednak miłością będę darzyć Rainę Rochę, a blizna to jest taki, wiecie, dodatek, który nie wiem, czy był konieczny, ale przeczytałam, żeby nie było. Jakiegoś ogromnego rozczarowania nie ma. To też nie jest tak, że wiecie, że teraz będę Wam odradzać lekturę na przykład, czy w ogóle odradzać twórczość autora. Absolutnie nie. Także blizna przeczytana, mam zdanie na jej temat i na tym poprzestanę, ale jestem bardzo ciekawa, jakie jest Wasze zdanie w temacie. Czy mieliście już okazję może czytać, czy planujecie, czy być może Was trochę zniechęciłam do lektury. Dajcie znać. Dajcie też znać, jeżeli czytaliście Rainę Rochę, czy Wam się podobała, bo wiem, że sporo osób czytało właśnie z mojego polecenia. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. Jeżeli nie widzieliście poprzedniego odcinka, będzie tutaj poniżej opcji subskrypcji kanału, a my widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!